Jedna jest jedna rzecz, która różni mnie i Jarka w dużym stopniu. Znaczy, to jest rzecz, którą można sprowadzić do tego, że ja jestem z Warszawy, Jarek jest z Poznania. I im dłużej siedzę w Poznaniu, bo ostatnio dłużej siedzę w Poznaniu, to bardzo wyraźnie widzę tę różnicę. Na przykład to, ile w Poznaniu rzeczywiście jest tak, że władza jest po prostu wyjątkowo wredna, nieprzymakalna, ma bardzo niską legitymizację. Tak samo jest z instytucjami publicznymi. To są takie sytuacje, że jedna instytucja kultury pisze do drugiej instytucji kultury, żeby wynająć lokal i trzeba czekać na odpowiedź na maksymalną ilość czasu, żeby dostać informację, że trzeba napisać kolejną inny list, żeby czekać kolejną maksymalną ilość czasu. To są od 3 do 4 tygodni, tak? Znaczy, no i w tym momencie widać, że władza nie dość, że nie reprezentuje mieszkańców, to jeszcze kompletnie nie chce kooperować. Ale na przykład w Warszawie w tym momencie jest trochę inaczej. Na przykład bardzo dużo moich, nie wiem, znajomych, tak, czy osób, które to chciały, chyba społecznych, trochę znane, które znam ze studiów, zdecydowały się pracować w instytucjach publicznych po to, żeby właśnie reprezentować właśnie inne grupy, inne punkty widzenia i nawet są otwarte na konflikt. Tylko na przykład dla mnie takim pytaniem jest, czy w jaki sposób po prostu jako instytucja prowadzić takie mechanizmy, żeby jednak uwzględnić to, że może decyzja zostanie podjęta, bo nagle nam chcą tam ileś tam ludzi, tak? Znaczy to jest trochę też pewnie jakaś przyczyna ideologiczna między nami, tak? Bo ja gdzieś tam z tyłu głowy mam takie pytanie, co by było, gdyby się udało rzeczywiście przejąć władzę, tak? Znaczy co wtedy robić z protestami społecznymi? Bo w tym obecnym modelu to wygląda tak. Przejmujemy władzę i robimy to samo, co oni robili nam, tak? To jest dużo większy problem, bo tu nie chodzi o to, że...